dzisiaj mała kontrola nowo posadzonych drzewek u mojego sąsiada w miejscowości Zalesie. Pokażemy Wam mniej więcej, jak wygląda przygotowanie do sadzenia. Jeżeli chodzi o drzewka, to były one namaczane w wodzie przez około 24 godziny, a potem namaczane w kistenie, w którym użyliśmy preparatu LG81 od Elgobiego. Bardzo fajny produkt. Słuchajcie, dawkowanie to na 400 litrów wody, około 5 litrów LG81. Co to jest to LG? To jest nawóz organiczno-mineralny, bardzo fajny skład. Zawiera azot, zawiera fosfor, zawiera potas z surowców mineralnych, a surowce organiczne to węgiel brunatny, brunatne algi oraz płynny ekstrakt drożdżowy. Dlaczego mój sąsiad zdecydował się na zastosowanie namaczania drzewek w LG? Ano dlatego, że sad jest sadzony po starym sadzie. Gleba jest przygotowana ok, choć mogło być lepiej i troszkę jest obawa o wigor młodych drzewek. Jak sami widzicie, tutaj mamy problem z dużą ilością korzeni po starym sadzie. No niestety ze względów po prostu organizacyjnych nie da rady tego wszystkiego wyzbierać. Stąd takie przygotowanie gleby. Oczywiście wcześniej tutaj był zwykły nawóz fosforowy posypowy plus namaczanie w LG. Za chwilę tutaj wjadą mauzery i będzie podlewanie młodych drzewek i użyta zostanie do tego pewnie mieszanina wody z kwasami humusowymi. Prawdopodobnie będzie to ultra humus od Natural Cropa. No i cóż, odwiedzimy ten sad za kilka tygodni. Zobaczymy, jak drzewka startują oraz spotkamy się tu w drugiej połowie lata. Zobaczymy, czy tutaj te korzenie będą miały negatywny wpływ na wigor drzewek. Także pozdro i do zobaczenia. A, jeszcze szybka dogryweczka. Po posadzeniu woda z LG oczywiście nie będzie wylana, tylko będzie przelana do mauzerów i razem z kwasami humusowymi będzie podlewanie.